Do widzenia, dziękujemy za lot. Welcome to Marrakesh. Come back in Marrakesh here. How much you pay? No guide. Still good, no problem. Okay. Yeah, yeah. After come to camp, you have a guest house. Refuge? Yeah, refuge too. Yeah. Okay. 5 euros. In little refuge, 5. 5 euros? Yes. 5. Oh. لا لا واش بين لي هذاك عمر وزان عمر عمر لفت ترجع لي هو الريو اهوي هاي كوزاني هربان تين دوبري تين دوبري السلام عليكم وعليكم السلام تين دوبري O, turystyka. Żeby ci nie kopnął, bo to wredne jest. Śmiechy. A ty młody robi swoje. Witam na marokańskiej czerwonej ziemi. Przyleciałem 22. Czyli dzisiaj mamy poniedziałek, 22 stycznia. Już wyszliśmy z miejscowości z Marrakeszu. Przetransportowaliśmy się do miejscowości Imil. Z tej miejscowości teraz wyszliśmy i na pierwsze dni plan jest taki, żeby zdobyć górę Tubkal, która ma ponad 4000 metrów. Jest to najwyższy szczyt północnej Afryki. No i to idziemy sobie takim szlakiem. Teraz jest troszeczkę płasko. Chwilę temu było pod górę. Tak wyglądają tutaj budyneczki. Takie domy. Na tle gór. Bardzo ładnie to wygląda. No, jestem tutaj troszkę obładowany. Jak widać, strał obładowany. Idziemy teraz do schroniska na 3200. I jutro, jeżeli będzie taka pogoda jak dziś, no to co, to atakujemy Tubkal. Coś w planie jest, że
jeszcze coś, jeszcze jakąś górę oprócz tego Tubkala, jeżeli będzie czas. Wracamy do Marrakeszu. Wracamy do Marrakeszu. No i teraz tam będziemy zwiedzać. Myślę, że o Marrakeszu zrobię w ogóle o Maroku zrobię osobny, będzie osobny materiał, bo myślę dość dużo kręcić. Pierwsza część właśnie będzie górska, druga już będzie bardziej taka turystyczna. Także zachęcam do oglądania. Maroko jest bardzo ładne, kolorowe. Pójdziemy na w Marrakeszu pójdziemy na targ. No i tam będziemy próbowali, chociaż będziemy próbowali coś kupić. Chociaż nie ukrywam, że mam wiedzę, że w Marrakeszu będzie bardzo drogo w porównaniu do innych miejscowości. No ale co, chociaż jeżeli nie kupimy jakichś strasznych pamiątek, to przynajmniej jakieś symboliczne. I pokażemy ludzi. A to takie trąbienie to jest norma. Ja się usunąłem, ale ci z tutaj tubylcy to nawet nie mrugną okiem, idą sobie dalej. Chłopaki zjedli sobie tadżin. Ja nie chciałem przed górami jeść żadnych, że tak powiem, miejscowych potraw, no bo różnie to się może skończyć żołądkowo, a wtedy bym nie wyszedł na górę. I założyłem sobie, że jak już zejdę z góry, no to wtedy popróbujemy ich jedzenia. Nie wiem, czy będziecie widzieć, takie chlebki sobie kupiłem. Jeden bardzo smaczny, bardzo. Jeden chlebek kosztuje jeden dichram. Chyba dobrze powiedziałem. Dichramy. Powiem wam, że pomimo tego, że jest styczeń, to jest tu tak ciepło. Nie spodziewałem się takiej pogody i nie bardzo z ubraniami jestem na to przygotowany. No ale cóż, jakoś musimy dawać radę. Słuchajcie, nie wiem, czy uwierzycie, ale gdzieś tu na tych wzgórzach kręcili sceny do filmu 7 lat w Tybecie. Także fajnie być w tym miejscu. No i słuchajcie, jest kolejny dzień po noclegu w schronisku. Idę teraz atakować szczyt. Tam w dole jest schronisko. No i teraz tym szlakiem idę do góry. Zobaczcie, tam idą już osoby. Tak wygląda. Wczoraj bardzo późno doszedłem do schroniska, bo
Zapomniałem sobie kupić baterii do latarki. Telefon no już się tak wyłączał z powodu mrozu, bo fajnie było na dole, cieplutko, no ale jak już się weszło w góry, to naprawdę było zimno. Zapadł zmrok, nie bardzo widziałem ścieżkę, która prowadzi do schroniska, ale jakoś powoli udało mi się znaleźć. Dotarłem do schroniska, no fajnie odświetlone. Mijał mnie jeszcze jeden z marokańskich wieczorem przewodników. Bardzo, bardzo fajny gość. Chwilę zamieniliśmy dwa słowa. Po wczorajszym tym marszu jestem strasznie zmęczony. Ale musiałem dzisiaj wyruszyć, bo jestem tu z chłopakami, którzy idą sobie tam z przodu, a ja filmuję. Tam są. Oni sobie cisną, ja idę sobie sam, bo też nie ukrywam, że chciałbym solo zaliczyć ten szczyt. No bo w czerwcu jadę zdobywać Elbrus. Za jednym razem może się uda Kazbek. Trochę dni mam zarezerwowanych, więc trzeba się przyzwyczajać do samotności. Strasznie zimna. Ktoś tam się spina na tupkal, fajnie. Słońce operuje już z tej południowej strony, a u nas zimno, strasznie zimno tutaj jest. Nie zakładam kurtki, bo mi się nie chce, ale aż mi się ciężko mówi. No to 2 godziny, no to stąd 2 godziny, no to bajeczka. Czyli wiem na pewno, że jeżeli nie zdarzy się jakaś sytuacja ekstremalna, to wejdę na ten szczyt. Bo nie wiem, która jest godzina teraz. Nie wiem, nawet jak jest 12, to będzie 14. Będę na szczycie. A w dół do schroniska to nawet w nocy, czyli bez problemu. Ważne, żeby wejść. Słuchajcie, powoli zbliżam się do ostatniej grani, żeby wejść na Tupkal, ale to jeszcze tam. Widzicie, tak bardzo mocno słońce operowało, że cały śnieg wytopiło. Zostały tylko takie, powiedzmy, jakieś małe połacie. Tak wygląda nasza droga z powrotem. A tutaj upragniony Tupkal. Dobra, ostatnie kilkadziesiąt metrów na szczyt. Nie powiem, żeby było łatwo, pomimo tego, że pogoda jest ładna. Ugh.
Jest. Jest. Okej. Siedzę na najwyższym szczycie północnej Afryki, Tubkal. 4163, o ile coś nie pomyliłem. Mamy 23 stycznia. Tak wygląda. Wyjdę, żeby nie było. Przy pięknej pogodzie. Hello? No, thank you. No, no. Hello? Hello? Go, go. Okej? Dobra, teraz będziemy pili świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy. Wahsen! Non, non, non! Fais la taille! La taille!
Welcome to my friend. Okay, thank you. Welcome. Mmm. Nice. It's good. Ça fait l'arsène. Hello. Hello. Is this from my friend?